Jest 30 stycznia 2022 roku. Ostatni film nagrywałem tutaj w okolicach dworca, gdzieś w połowie listopada. Już wtedy prowadzona była rozbiórka centrum handlowego Park. Tak, to właśnie to miejsce. Gdzieś tu powstanie centrum przesiadkowe. No i oczywiście razem z tym budowane jest przejście pod torami, o którym właśnie w listopadzie nagrałem krótki filmik. Tym razem chcę po prostu zobaczyć, co się zmieniło przez te 2,5 miesiąca od tego właśnie ostatniego nagrania. No, przyznam, że sporo, szczególnie z tej strony, wyburzono tego centrum, ale nadal jakieś budynki pozostają. No i jak widać, mają się dobrze, nawet normalnie funkcjonują. To oczywiście pokazywałem wcześniej, wygląda to na zaplecze budowy. Nawet nie wiem, może taki jest plan, może nie wszystko będzie wyburzone. No widać tutaj jakiś postęp. Oczywiście głównie jest to postęp przy budowie tego przejścia podziemnego. Jestem na peronie trzecim, stąd bardzo dobrze widać prace, które tutaj się odbywają. Pomimo złej pogody, pomimo niedzieli, praca wre. Tradycyjnie spojrzenie na drugą stronę, ale tutaj też niewiele się zmieniło. Chciałbym jeszcze pokazać plac przed dworcem. Tutaj od mojego ostatniego razu zmieniło się trochę. Po prostu wyburzono jeden budynek, przynajmniej jeden. Przejście oczywiście nieczynne. No i jak byłem tutaj ostatni raz, stało tutaj coś i już nie ma. Tutaj mamy drogę wjazdową na teren budowy. Oczywiście, tak jak wcześniej, tutaj mamy dojście do peronów. Jeszcze stąd spojrzenie na dawne centrum handlowe Park. Jak widać, bardzo mało zostało, no i krajobraz się zmienia.